To, co ja zrobiłem, to ja trochę skanalizowałem tę energię, która tam wtedy była. To była oczywiście znacznie mniejsza grupa osób niż to miało miejsce później, natomiast ta energia była. Skanalizowaliśmy tę energię w ten sposób, że w 2002 roku bardzo szybko zorganizowaliśmy bieg, który odbywał się na takiej mniej więcej 3,5-kilometrowej pętli opartej o Plac Piłsudskiego, Saski. Bieg ukończyło wtedy niewiele ponad 300 osób, 307 dokładnie, i to był najmniejszy maraton w historii, ale jeden z najfajniejszych za to. No i tak naprawdę to, co najważniejsze w tamtej edycji, to było to, że ten bieg się odbył, bo myśmy wtedy, znaczy ja nie dopuszczałem do siebie takiej myśli, że w stolicy kraju europejskiego na początku XXI wieku nie da się zorganizować maratonu, było dla mnie niepojęte. I to, co ci ludzie wtedy zrobili, to tak naprawdę zrobili jedną rzecz. Podtrzymali tradycję, podtrzymali ideę organizowania kultowego wydarzenia. Dla mnie to było kultowe wydarzenie. Jedno z takich wydarzeń, na którym ja się wychowywałem, Maraton Pokoju, Tomasz Kopfer, to były hasła mojego dzieciństwa. Tak jak wyścig pokoju na przykład. No a potem, jak się to już skończyło i okazało się, że to było fajne, że ludziom się to podobało, no to postanowiliśmy, że trzeba będzie to sprofesjonalizować najzwyczajniej w świecie. Skoro ma być w stolicy kraju europejskiego w XXI wieku maraton, to on musi być profesjonalny, a nie amatorski. W sensie organizowany profesjonalnie. No i tak naprawdę tak to się zaczęło, od pasji. To jest taka klasyczna sytuacja, o której się mówi w różnego rodzaju przypowieściach czy opowieściach motywacyjnych, że jak czegoś się nie da zrobić, to pojawia się ktoś, kto o tym nie wie i przychodzi i to robi. No to właśnie ja nie wiedziałem, że tego się nie da zrobić i to zrobiłem. I ci ludzie. O, dramatycznie, to ja bym mógł tutaj długo opowiadać, o książkę mógłbym o tym napisać. Natomiast jeśli chodzi o takie najbardziej kluczowe, to ja proponuję, żebyście Państwo spojrzeli w lewo w tej chwili i zobaczyć taki wielki budynek, obiekt w zasadzie, który tam stoi. To dla mnie jest przełomowy moment w historii maratonu, kiedy meta była na Narodowym. To było coś takiego, co nawet dla mnie było zwieńczeniem tego myślenia o tym, jak ja bym chciał, żeby Maraton Warszawski wyglądał. Bo ja pamiętam ten moment, kiedy stałem, to był 2013 rok, druga edycja kończąca się na Stadionie Narodowym, kiedy stałem na płycie stadionu i myślałem sobie, no właśnie chciałem, żeby to tak wyglądało. To był ten cel. I to właśnie wtedy tak wyglądało. Więc jest sporo takich rzeczy, z których my jesteśmy dumni. To, żeśmy na przykład w pandemii byli w stanie zorganizować maraton, to było coś niesamowitego, absolutnie. I to było nasze być albo nie być, bo przypomnę to, o czym mówiłem na początku, zaczęliśmy funkcjonować po to, żeby uchronić tradycję organizowania kultowej imprezy w stolicy Polski, czyli edycję, 24. edycję Maratonu Warszawskiego 2002. A potem przyszło wyzwanie, okej, proszę bardzo, pandemia, nie można organizować biegów, no to pokażcie, co potraficie. No więc pokazaliśmy razem z biegaczami, rzecz jasna. Zorganizowaliśmy w pandemii i to był wtedy jeden z naprawdę kilkunastu biegów maratonskich na świecie, który się wtedy w tym szczytowym okresie pandemii odbył. Więc tak naprawdę to ja mógłbym jeszcze całkiem sporo rzeczy wymienić, bo przez 20 lat i tyle imprez to by się mogło wiele wydarzyć. Natomiast ja myślę, że nie powinniśmy się zbytnio skupiać na przeszłości, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj w gronie osób, które w większości znają tę historię. I one nie potrzebują tego, żeby tę historię opowiadać. Natomiast to, co chciałbym zrobić, to chciałbym teraz przejść trochę do przyszłości. Jeśli mogę, to bardzo proszę. Przejdźmy. Na dwudziestolecie dla nas i dla Państwa i dla biegaczy pewnego rodzaju niespodzianka. Myślę, że bardzo miła, bo miło mi zakomunikować, że na mapie biegowej stolicy, ale i Polski pojawia się nowy partner. Gracz światowej klasy z wielkimi tradycjami, którego chciałbym, żebyśmy teraz po prostu serdecznie powitali. Sponsorem tytularnym Fundacji Maraton Warszawski, właśnie półmaratonu warszawskiego, maratonu warszawskiego, zostaje firma Nationale Nederlanden. Ja teraz zapraszam do nas ukrywaną szczelnie tutaj w tajemnicy cały czas trzymaną reprezentację, ekipę właśnie z tej firmy. Oklaski mile widziane oczywiście.